Dzień dobry, witajcie. Oczywiście wiele się mówi, wy na pewno o tym też wiecie, że rak wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny. Najczęściej w 90% przypadków nowotworów złośliwych, nie tylko raków, jest to prawda. Mianowicie najlepiej wykryć nowotwór na wczesnym etapie. Dotyczy to na przykład raka jelita grubego, raka szyjki macicy, raka przełyku, żołądka, czerniaka, tak, który oczywiście nie jest rakiem. W tych wszystkich przypadkach wykrycie nowotworu złośliwego na wczesnym etapie zwiększa szansę przeżycia i całkowitego wyleczenia. Istnieją jednak nowotwory złośliwe, gdzie już na przykład kiedy je wykryjemy, czy na wczesnym, czy na późniejszym etapie, w zasadzie niewiele zmienia w diagnostyce. No chociażby rak podstawno-komórkowy skóry może rozwijać się przez długi, długi czas, a mimo tego i tak rokowanie jest bardzo dobre. Nawet już w bardziej zaawansowanej zmianie. Albo na przykład w przewlekłej białaczce limfatycznej często na przykład czeka się w ogóle z leczeniem, z wdrożeniem jakiegokolwiek leczenia, aż pacjent będzie miał bardziej zaawansowaną chorobę i pojawią się inne, różne parametry hematologiczne, które będą uzasadniały włączenie leczenia. Czyli nawet nie podejmuje się wcześniej leczenia, pomimo że na przykład choroba została zdiagnozowana na wczesnym etapie. I w końcu mamy również taką sytuację, że niektóre nowotwory łagodne, histopatologicznie łagodne, mogą być gorsze niż te złośliwe, dlatego że możemy mówić również o złośliwości klinicznej. To znaczy łagodny guz umiejscowiony gdzieś w mózgu czy w sercu może być znacznie większym problemem i znacznie bardziej złośliwy klinicznie niż na przykład złośliwy nowotwór umiejscowiony gdzieś na skórze, mimo że jest to nowotwór złośliwy, co zostało potwierdzone w badaniu histopatologicznym. A więc lokalizacja jest tutaj również bardzo ważna. Istnieją jednak takie nowotwory, które nawet wcześnie wykryte w zasadzie rokują bardzo źle i w zasadzie no, nie przedłużają znacznie życia pacjenta. Oczywiście do najbardziej złośliwych możemy zaliczyć glioblastoma multiforme, czyli glejak wielopostaciowy. Jest to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów w ogóle. Ale moi drodzy, są również gorsze nowotwory, na przykład rozlany glejak pnia mózgu, występujący u dzieci, gdzie średnia przeżywalność wynosi kilka miesięcy od diagnozy, a 5-letnia przeżywalność jest jeszcze mniejsza niż w glejaku wielopostaciowym i wynosi praktycznie 0%. Możliwości leczenia są bardzo ograniczone, nawet sama biopsja jest tutaj ryzykowna, ponieważ glejak rozwija się w obrębie struktur, które odpowiadają na przykład za pracę serca, czyli nawet biopsja może być śmiertelna dla pacjenta. Są nowotwory takie, które niestety, ale bardzo źle rokują, nawet jeżeli są wykryte na wczesnym etapie. Na wczesnym etapie rozwoju do takich również można zaliczyć mezotelioma, czyli międzybłoniaka, ale także na przykład raka trzustki, nawet wykryty wcześnie, daje szansę przeżycia 5-letniego około 30-40%, a trzeba wziąć pod uwagę na to, że rak trzustki zwykle nie jest wcześnie wykrywany, ale już najczęściej w zaawansowanym stadium. Cholangiokarcinoma, ale na przykład również niektóre inne nowotwory, takie jak linitis plastica, czyli nowotwór żołądka, nowotwór złośliwy żołądka, który nie przyjmuje postaci masywnego, rozrastającego się egzofitycznego czy endofitycznego guza, ale często jest trudny do diagnostyki, do zaobserwowania nawet w gastroskopii, ponieważ rozwija się podnabłonkowo, bez takiej, w postaci takiej jednolitej, rozproszonej masy, która często jest trudna nawet do zaobserwowania, czy budzi wątpliwości nawet podczas gastroskopii. I również rokowanie tutaj jest bardzo często niekorzystne. Moi drodzy, przewlekła białaczka szpikowa, nowotwór hematologiczny, który za pomocą leków w zasadzie nie jest wyleczalny, ale jest, no, rokuje niekorzystnie co do życia, ale rokuje korzystnie co do długości życia. Na przykład chory pod wpływem leczenia może przeżyć 10-15 lat. Oczywiście, jeżeli nie przejdzie przeszczepu szpiku. Dla osób starszych, które mają 80 czy 90 lat, może to być satysfakcjonujące. Moi drodzy, celem tego filmu jest pokazanie, że oczywiście należy
najlepiej identyfikować wszelkie zmiany nowotworowe złośliwe na jak najwcześniejszym etapie, dlatego że w 90% przypadków to się sprawdza, czyli nowotwór wcześniej wykryty jest wyleczalny. Niestety musicie też wiedzieć, że są takie nowotwory złośliwe, które nawet wcześniej wykryte najczęściej kończą się śmiercią. Moi drodzy, ostatnio, znaczy nie ostatnio, mój dziadek kiedyś mówi: słuchaj Patryku, ja robię codziennie kupę o 9. No to bardzo dobrze, że tak regularnie. A budzę się o 10. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.